ze studia Radia Śląsk w Tarnowskich Górach audycję prowadzi Tadeusz. A tak prywatnie w domu albo też w samochodzie, czego słucha Woj Anuszkiewicz, przy czym się uspokaja albo też relaksuje? Wszystkiego, co brzmi ciekawie. Uwielbiam muzykę relaksującą, instrumentalną, dobrego bluesa, zespół Perfect, ostatnio Cortez, czasami nawet i Zenka Martyniuka posłucham, szczególnie kiedy jestem w takim nastroju typowo meloludowym. No brawo, no niektórzy mają problem z przyznaniem się, że słuchają, no na przykład właśnie Zenka Martyniuka, zupełnie nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Powiedz nam, jakie masz marzenia, z kim chciałbyś na przykład wspólnie wystąpić na scenie i razem zaśpiewać wspólnie piosenkę? Bardzo chciałbym odnaleźć swoje miejsce kiedyś w zespole pałkowym 100% live typu Perfect, czerwone gitary, a nawet może zmobilizować jeden z lepszych zespołów disco polo typu Imperium do zbudowania żywej formacji z tradycyjnym przekazem, czyli z perkusją, z gitarą basową, jak to się kiedyś grało. No, muszę przyznać, że masz dosyć ambitne plany i zresztą cieszę się, że taka właśnie muzyka cię interesuje, bowiem natłoku muzyki i śpiewania z tak zwanego playbacku, tylko elektronicznie, no zanika to, co jest chyba najważniejsze, czyli to, co jest zresztą w sumie najpiękniejsze, czyli koncertowe nagrania na żywo. No wtedy wychodzi wtedy kto, ile, co i jak jest wart. No wróćmy jednak do ciebie. Na co dzień czym zajmujesz się? A może masz jakieś po prostu ulubione swoje hobby? Od kilku miesięcy, po spędzeniu całego roku czasu w studiów muzycznych, w muzykowaniu, wróciłem do pracy w przemyśle i technologii, gdzie pracuję szczęśliwie jako inżynier jakości. Muzyką obecnie zajmuję się tylko w ramach pasji i na ile starcza mi czasu, którego jest naprawdę niewiele. Lecz żyję wciąż wiarą, nadzieją, że najlepsze dni muzyczne są dopiero przed nami. No Wojtku, mamy razem z tobą oczywiście nadzieję, że tak będzie z owymi muzycznymi planami, że to, co jeszcze najlepsze, to jest jeszcze bardzo, bardzo przed tobą, no i przed nami oczywiście. Powiedz nam może, gdzie prędzej można ciebie spotkać? Na ulicy w Stanach, czy też może w Polsce? Często grawituję w stronę oceanu, jezior, gór, wodospadów, tam, gdzie odczuwam największą ciszę, spokój, bo to chyba najbardziej pobudza największą wenę i zapał do nowej twórczości. A jakie plany związane z muzyką masz na ten rok? Plany na ten rok to zdecydowanie wydanie płyty angielskojęzycznej. Mam też nadzieję na kolejny duet z Anną Mazurkiewicz, ale to tylko czas pokaże. No marzenia są po to, aby je spełniać. Wojtku, chciałem ci ślicznie podziękować w imieniu swoim, jak i naszych radiosłuchaczy za wizytę w naszym studio, no i za podzielenie się informacjami z twojego artystycznego życia. Życzę oczywiście tobie dużo sukcesów muzycznych, no i spełnienia z tym związanych marzeń. Dziękuję serdecznie, jest mi naprawdę niezmiernie miło. Zachęcam też gorąco słuchaczy do wspierania Radia Śląsk oraz do pielęgnowania naszej tradycji z muzyką lekką, łatwą i przyjemną. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia. Obiecujemy, Wojtku, że tak właśnie będzie. Moim i waszym gościem w Radiu Śląsk był dzisiaj Woj Anuszkiewicz. Chciałbym, by ze mną zawsze była. Chcę zwiedzać z tobą cały świat i żeby nam się nie nudziło, będę ci grał piosenkę tę. Chciałbym, byś zawsze ze mną była. Chcę zwiedzać z tobą cały świat i żeby nam się nie nudziło, będę ci grał piosenkę tę. Ja kocham cię, uwielbiam cię. W naszym życiu będę twym dniem, będę twym snem i tylko tobie będę grał. Wiatr rozwieje włosy twoje,
a miłość będzie tkwiła w nas. Będę całował usta twoje, jak długo nam pozwoli czas, gdy wiatr rozwieje włosy twoje, a miłość będzie tkwiła w nas. Będę całował usta twoje, jak długo nam pozwoli czas. Ja kocham cię, uwielbiam cię, ty jesteś wielkim skarbem w naszym życiu. Tylko dla ciebie chcę ją grać, niech ona łączy miłość naszą i niech na zawsze złączy nas. Pozwól mi śpiewać tę piosenkę, tylko dla ciebie chcę ją grać, niech ona łączy miłość naszą i niech na zawsze złączy nas.